Zdrowia! Zdrowia i długiego życia! Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No dzisiaj będzie o zdrowiu, o długim życiu i o myszach. No dlaczego o myszach? Dlatego, że bardzo dużo lekarzy, badaczy, ośrodków badawczo-rozwojowych bada życie żywych mysz, no i troszeczkę stara się pomyśleć, jak to ma się do człowieka. No te myszy same w sobie, to jeżeli znajdziecie myszy w stodole, czy gdziekolwiek tam u siebie i wiecie, że ta mysz jest starsza niż 5 lat, to lekko dostaniecie za taką mysz ile? $1 000 000. No dlaczego? No dlatego, że mysz, która ma 1,5-2 lata, no to już w zasadzie jest stara. Jest taki laboratorium w Maine, to jest, jak jest Stany Zjednoczone, jak to jest wschodnie wybrzeże, tu jest Kalifornia, tutaj jest Kanada, no to Maine to tutaj jest tak na północy pod Kanadą. Bar Harbor to jest znany z tego, że rodzina Bushów tam miała swoje posiadłości. Także jak kiedyś odwiedzicie Amerykę i pojedziecie do Maine, no to właśnie do Bar Harbor, oni na takiej zatoczce mają bardzo ładne posiadłości. No i właśnie w tym Bar Harbor jest firma taka Jackson Laboratory, która w zasadzie chowa myszy na sprzedaż. No i oni mieli parę lat temu, no to mieli taką parkę, nazywali je złote dziewczyny, no i one w zasadzie nie dożyły 5 lat. Jedna dożyły 4 lata i 9 miesięcy, czyli też mniej więcej tyle samo, co 150 lat życia ludzkiego. Także to są te proporcje. Oni mają tam około 1000 takich myszy właśnie z tego miotu. Dlaczego żywotność myszy jest tak ważna? No tak jak wspomniałem, oni starają się porównać możliwości, czy pamięciowe, czy życiowe, czy organizmu i tak dalej, i tak dalej. Badają na przykład, czy dawanie więcej jedzenia, czy mniej jedzenia, kalorii jako takich pomaga przy życiu w pewnym okresie. No okazuje się, że ograniczenie kalorii pomaga w przeżyciu. Czy jeżeli myszy są razem w jakiejś grupie, nie no w wielkim stadzie, ale tam 5-7 razem, no i mają jedzenie względem dwóch mysz, no to też bardzo pomaga. I w dużo uniwersytetach właśnie mają to ośrodki badawcze, między innymi w Uniwersytecie w Michigan. No, najróżniejsze inne robaki są używane, te muszki owocowe są używane. Ciekawie jest właśnie na genetykę, to są te zebra fish, bo one też się szybko rozmnażają. Wszelakiego rodzaju glizdy i gąsienice są używane, no ale mysz jest bardzo dobra na takie badania, przede wszystkim, że jest ssakiem, tak jak człowiek. No i 3-4 lata, kiedy żyje, no to jest, można obserwować jakąś tam tą populację i patrzeć się ten postęp. Te muszki owocowe, no to mają tam taki ten cykl 2-3-4 tygodnie, także ludzie są w stanie szybko popatrzeć, gdzie to się genetycznie to się wszystko przesuwa, zmienia, no ale myszy tam 2-3-letnie to są dużo lepsze. No i oczywiście szprycują najróżniejszymi lekarstwami, sprawdzają jak to wszystko żyje, jak reaguje. No, wyhodowali na takiego jakiegoś mutanta, jakiegoś mikroskopijnego, no to prawie przeżył do 4 lat. Ciekawą sprawą jest to, że myszy złapane, powiedzmy, gdzieś tam w stodole, czy gdzieś na wolności, no i później uzyskane z tych mysz się, powiedzmy, następne te pokolenia myszy będą się kociły. No nie wiem, czy to kociły, no szczeniły, trudno powiedzieć. No w każdym razie, jeżeli
mysz ma ten miot nowy, no to wnuczkowie statystycznie żyli 20% dłużej z tych dziadków złapanych w polu gdzieś, czy no myszy domowe, niż te, które były od pokoleń, od 10 pokoleń chowane w klatkach właśnie na te sprawy. Także to jest dosyć ciekawa sprawa, że jednak ta wolność, no i na pewno bieganie bardziej jakieś takie wymaga bystrości świata, no i energii i tak dalej. Na pewno te myszy żyją zasadniczo krócej, no bo koty je zjedzą, ptaki je zjedzą i tak dalej, ale te organizmy same w sobie, ciało samo w sobie ma szansę na przeżycie dłużej w warunkach jakichś tam kontrolowanych, bez zagrożeń. Ciekawa sprawa też jest z biologią, to jest coś takiego, że żółwie bardzo często się wyklują z tych swoich jajek i mają dwie głowy. No i dwie głowy mają, no ale tego rodzaju hybrydy, czy takie wykolejenia biologiczne długo nie przeżyją, no bo w zasadzie jeżeli ten żółw jego obroną, to się jest schować do tej swojej skorupy, no jak ma dwie głowy na jednej szyi, to nie ma jak się schować i zawsze jest zadziobany. Zaczęto to odkrywać dopiero wtedy, kiedy ludzie hodują w stawach te zwierzęta, no i te żółwie po prostu nie są zjadane, no bo jest siatka nad tym stawikiem. No i oczywiście, że tam jest ten inbreeding, czyli tam nie miesza się krew i tego rodzaju, także jest więcej jakichś patologii czy wykolejenia. A i co najciekawsze jest w Ameryce? W Ameryce to jest taki, że jest Amerykański Narodowy Instytut Starzenia się. No i jednym z roli tego Instytutu Starzenia się dla ludzi po prostu, no to oni mają taką w zasadzie wydział, gdzie hodują myszy do badania nad starością. I oni za darmo dają 20 sztuk wszelakim tam instytutom, wszelakim uczelniom, koledżom i tak dalej. 20 sztuk na miesiąc mogą im wysyłać, żeby tylko ci badali. To takie darmowe. No dają jeszcze jakieś tam podstawowe informacje zebrane przez poprzednie lata, jakieś dokumenty, jakieś książki na ten temat. No ale to jest wszystko za darmo. No oczywiście myszy, które dojadą zdechłe, no to są zamieniane. Myszy, które zdechną w ciągu 48 godzin, też są zamieniane. Myszy, które nie wyglądają eleganckie, bo są trochę poczochrane, to niestety nie są zamieniane. No ale to wygląda na to, że ten Amerykański Instytut Starzenia, no to podatki idą w dobrym kierunku, tak? Tak, że człowiek może się zastanowić, że to jednak jest dobra sprawa. Ten Jackson Lab w tym Bar Harbor w Maine, no to oni niezłe pieniądze trzaskają, no bo w zasadzie 3 miliony myszy rocznie, no to możecie sobie policzyć, ile to jest na 300 dni. No i ciekawe jest to, że te starsze myszy to są najdroższe. Taka starsza mysz 78-tygodniowa kosztuje $300. $300 laboratoria muszą płacić za 78-tygodniową myszę. Za 25-tygodniową jest tylko $80. No, także jest spora różnica, by przetrzymać tą mysz trzy razy dłużej, no i kosztuje powiedzmy 4,5 razy więcej. Także to zysk się schodzi. No i właśnie wspominałem o tym grupowym i niegrupowym życiu. Lekarka, neurolog w zasadzie w Ohio State University, przepraszam, robiła takie badania, właśnie dała 7 myszy w jednym i 2 myszy w drugim. No i po 3 miesiącach ona je puściła. Taki był w zasadzie ten maze, czyli to jest, no jak to się nazywa?
No w każdym razie trzeba przechodzić i labirynt. O, do labiryntu takiego pobudowała labirynt, no i w zasadzie tam były niektóre ucieczki do jedzenia. No i się okazało, że dzień w dzień robiła to samo. No i badania statystyczne pokazały, że te myszy, które były jakoś tak razem, jeżeli tak patrzyły na siebie, jakoś tam działały, to one miały lepszą pamięć statystyczną, że po pewnym czasie dłużej pamiętały, jak przelecieć przez ten labirynt, żeby dojść tam do jedzenia, a te, które siedziały tylko dwie, no to ciągle łaziły w tych samych kierunkach i za każdym razem znajdywały, no ale to zajmowało im dużo, dużo więcej czasu, a te, co były w grupie, no to statystycznie więcej po prostu leciały, pamiętały co lewo, prawo. Także jeżeli macie 5-letnią myszę gdzieś, bierzcie walizkę, przyjeżdżajcie do Ameryki, dostaniecie $1,000,000. W południowym Illinois University School of Medicine, czyli szkoła medyczna, dostała właśnie takie nagrodę Matuzalema mysz, no, bo to Matuzalem, no to ten biblijny starzec, powiedzmy, osiągnął tam ileś tam lat, 900 czy 1000, ilekolwiek tam miał. No i w 2003 roku właśnie ten naukowiec nazywa się Andrzej Bartke. Andrzej Bartke, on ma 79 lat. No i on studiuje właśnie wzrost hormonów, no i wpływ tych hormonów na starzenie się i na żywotność, powiedzmy. Jak on opublikował właśnie, jak było opublikowane, że dostał za tą mysz tą nagrodę na najstarszą mysz, no to dostawał najróżniejsze wycinki z gazet, między innymi z Kazachstanu czy ze Szwajcarii. No i część ludzi, tych badaczy czy lekarzy, to w sumie się pytała, czy on tam się nie podmieniły te myszy, może to nie była ta sama mysz. No ile ta mysz żyła, no zdechła 6 dni przed, nie dożyło, jak 6 dni to by miała 5 urodziny. No ja pamiętam, że takie opowiadanie właśnie, że jedna dziewczynka opowiadała, że ona miała chomika przez 10 lat, no ale dzieciaki się sprzeczały, że te chomiki to jednak zdychają dosyć szybko, no i te bystre, no to wiedzą, że ten chomik no to zdycha tam za 2-3 lata, pomimo wszystko, że nawet weterynarze leczą chomika, biorą za leczenie $120, chomik i tak 2 tygodnie zdycha, a chomik nowy kosztuje $30 w sklepie zoologicznym, także weterynarze też są dosyć bezczelni, zamiast powiedzieć rodzicom, że chomik już jest na wykończeniu, to starają się leczyć i zastrzyki dają, no ale to już jest tak, jak no powiedzmy dzieci, rodzice i lekarze, weterynarze. No i co jeszcze ciekawe jest, że większość tych badań pokazuje, że mysz, która osiągnęła mniej więcej życie 20 miesięcy, no to już powoli, czyli leciutko ponad 1,5 roku, to już leciutko powoli zaczyna się starzeć, i to nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Badali tam najróżniejsze takie labirynty w wodzie, robili, no to już myszy nie były w stanie tam pokonać tego oporu tej wody, nie pamiętały, zapominają też, co powinny robić, bardzo często już nie dbają o siebie, między innymi nie potrafią już sobie zrobić swojego własnego siana, także tego rodzaju badania, no jakkolwiek dziwaczne są, no to jednak pomagają. Mysz taka dosyć niedoceniona, tępiona różnymi
tanimi łapkami w Ameryce. Łapki to są właśnie jedne z najtańszych, jak się pójdzie do sklepu, taki hardware store, gdzie tam mydło i powidło, no może bardziej gwoździe, młotki, deski i łapki na myszy, to dwie łapki na myszy, takie drewniane, z taką sprężyną i z taką wsadem na ser czy na chleb, to można kupić dwie łapki za dolara. Made in USA, zrobione w Ameryce. No nie ma tak dużo rzeczy zrobionych w Ameryce, no ale jak się złapie taką mysz i się ją zagniecie tą gilotyną, no to nawet jakby była pięcioletnia, no to chyba się nie dostanie miliona dolarów, także trzeba łapać je żywcem. No czy ludzie i myszy starzeją się z inną szybkością. No w zasadzie to też mało ma znaczenie. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, jeżeli ludzie coś medycznie zrobią z tymi myszami, czy to usprawni życie, czy nie usprawni w porównaniu z tymi myszami, które tam nie są traktowane jakimś lekarstwem, czy hormonami, czy innymi rzeczami. Także pięcioletnią mysz masz, to masz milion dolarów. Zdrowia, długiego życia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć subskrypcję. Proszę nacisnąć dzwoneczek, dzyń, dzyń. O powiadomienia o codziennych filmikach. Do następnego. Piszcie komentarze, piszcie to, co chcecie oglądać. Zawsze jakiś nowy temat codzienny mogę posłuchać i przedstawić wam ze strony amerykańskiej. Do następnego!